Dzisiaj taki wykład będzie miał charakter dość szczególny, rocznicowym. W tych dniach mamy święto 1 września, mamy dzień 1 września, dzień rozpoczęcia II wojny światowej. Jeżeli sięgamy do września, jeżeli przeciętny człowiek sięga do 1 września, a jest pozytywnie nastawiony do historii Polski, to mówię o bohaterstwie żołnierzy. To jest prawda. Ta wojna była wojną wyjątkowo bohaterską. Myślę, że w naszej tysiącletniej historii takich bohaterskich wojen mieliśmy niewiele. I tutaj ona była bohaterska od 1 września aż do tych dni, kiedy nie udało nam się uzyskać, wyrwać sowieckiej potędze, wyrwać niepodległą Polskę. Nie wiemy, nie wiemy dokładnie, kiedy się ten okres skończył, gdzieś pod koniec lat 40. I tu były i tutaj oczywiście były ogromne pokłady bohaterstwa wszystkich. I koniec. A co robiła władza niemiecka? A co robiła władza sowiecka? A co robiła władza PRL-owska? Władze, wszystkie te władze twierdziły, że Polacy ponieśli klęskę na własne żądanie, że mieli bardzo bezmyślne kierownictwo, że mieli nieprzygotowaną armię i za mała ta armia była, że właściwie ceniąc bohaterstwo, całą resztę trzeba potępić. A także dołączył się do tego chór głosów polski Londyn. Polski Londyn był siedzibą tych, którzy za głównego wroga nie uważali Niemców, nie uważali Sowietów, tylko za głównego wroga uważali Senację i marszałka Piłsudskiego. To był główny wróg. Dwa dni przed 17 września niejaki Stroński, ten sam, który po zamordowaniu prezydenta Narutowicza ogłosił artykuł pod tytułem Ciszej nad tą trumną. Otóż dwa dni przed 17 września pan Stroński przejechał Dniestr łódką, promem z Zaleśnik do Rumunii, żeby się udać do Paryża i rzeczywiście za parę dni był w Paryżu, żeby się udać do Paryża i powiedzieć w Paryżu, że w żadnym wypadku nie popierajcie tych władz polskich. Na tyle był ohydny Stroński, że nawet Sikorski tego nie, który też był, na pewno nie był takim bohaterem, jak w naszej historiografii. Jeżeli się podczas wojny starał, to także starał się własne błędy nadrabiać, ale przed wojną gotów był na każde świństwo, byle obalić rząd. Gdy minister Beck przyjechał do Paryża podpisać układ o współpracy, Sikorski powiedział Francuzom, był też w Paryżu, powiedział Francuzom, że jeżeli zgodzą się na podpis Becka, to on z nimi w ogóle zrywa stosunki. Bo to był człowiek Paryża, to był człowiek, który liczył wszystko na Francję, ale tutaj był na tyle zdesperowany, jakby przyjmiecie Becka, to zrywam, proszę, Śmigłego jeszcze godzimy się. Ale Becka
to jest czyn antypolski, według niego, jego zdania. Otóż przez te dziesiątki lat te twierdzenia, ostre, słabe, miękkie, tłumaczące coś, one ciągle występują. Ciągle występują. W tej chwili jakiś człowiek zwrócił się do mnie, bo chce napisać kolejną książkę o kampanii wrześniowej. No jak to się zaczęło 1 września, jak to się skończyło? No kiedy, bo ja wiem, no może 6 października, może 5 października. No żołnierze walczyli, tu lepiej, tam gorzej. To jest kłamstwo. Takie widzenie kampanii wrześniowej to jest kłamstwo. Mamy ludzi bardzo, bardzo poważnych, zresztą mądrych, takich, których cenię i którzy w pewnym momencie wybiegają z ust słowa, bo ten jakieś takie pogardliwe. Nie dziwię się, po dziesiątkach lat robienia takiej propagandy, po dziesiątkach lat uczenia tak uczniów w szkołach, po dziesiątkach lat przyjmujemy to z pełnym dobrodziejstwem inwentarza. Otóż sięgnijmy do prawdy. Co to była kampania wrześniowa? Kampania wrześniowa była wojną przez kilka dni, kilkanaście dni. Była wojną, którą koalicja toczyła z Niemcami. I trzeba przyznać, że ta koalicja, chociaż miała jakieś tam opory, wrócimy do nich jeszcze, chociaż ta w koalicji, zwłaszcza Francuzi, mieli jakieś opory, to politycy francuscy, brytyjscy byli bez zarzutu. Brytyjscy byli bez zarzutu, jakkolwiek jest czarna legenda Chamberlaina, ale czarna legenda Chamberlaina jest przez faceta, który zniszczył Imperium Brytyjskie, czyli stworzona przez Churchilla. Także jedyny człowiek, który bezpośrednio po wojnie z racji swojego urzędu poprzedniego premierowskiego miał dostęp do wszystkich akt archiwów brytyjskich i z tych archiwów wybierał tylko to, co mu pasowało. I te 20 kilka tomów jego pamiętników do dzisiaj są podstawowym źródłem rozumienia, bo nawet jeżeli nie czytania, bo tutaj się można czegoś lepszego doszukać, ale po prostu niezrozumienia tego, co wszystko, co nastąpiło. Otóż, powtarzam, rozpoczęła się wojna między trzema państwami, powiedzmy wyraźnie, między trzema mocarstwami europejskimi, choć te mocarstwa były różnej wielkości, a Rzeszą Niemiecką, a hitlerowską Rzeszą Niemiecką. I ta wojna miała swoje twarde ustalenia, których nie można ominąć. Trzy państwa koalicyjne powołały w pierwszych dniach września i w końcowych dniach sierpnia, Polska głównie w sierpniu, Brytyjczycy bardziej we wrześniu, w pierwszej dekadzie. Natomiast te trzy państwa powołały do wojska, stworzyły armię, stworzono wojsko, które biorąc pod uwagę wszystkie jego fragmenty, liczyło 6,5 miliona ludzi. 6,5 miliona. Natomiast Rzesza Niemiecka
stworzyła armię, która dochodziła do 4 milionów. Mocarstwa zachodnie miały potężny przemysł. Mocarstwa zachodnie korzystały swobodnie z gospodarki amerykańskiej. Mocarstwa zachodnie mogły łatwo rozwijać siły zbrojne. Niemcy, nawet nie od pierwszego dnia, tylko jeszcze wcześniej, znalazły się w stanie swoistego oblężenia. Znikąd nie było pomocy. I teraz ci Niemcy, którzy mieli zapasy paliwa dla swoich czołgów, których jak na Europę mieli sporo, mieli spore zapasy paliwa, bo na 3 miesiące. I równocześnie zamknięcie z każdej strony litr paliwa, naturalnego paliwa już znikąd nie przybędzie. Flota brytyjska zamyka na Bałtyku, Francuzi zamykają na zachodzie, Polacy zamykają na wschodzie, Włochy wolą nie puszczać, próbują się, przynajmniej początkowo, próbują się jakoś wyplątać z tej całej historii. A więc Niemcy są krajem oblężonym, Niemcy są krajem, który nie jest przygotowany do długotrwałej wojny. Niemcy nie są krajem, który jest w stanie walczyć na dwóch frontach. Jeden front to dla niego szczyt możliwości i to ten front najsłabszy. Proszę pamiętać o wszystkich obciążeniach, które spotkały Niemcy w tym czasie. Przez 16 lat w Niemczech nie było obowiązkowej służby wojskowej. I ta obowiązkowa służba wojskowa została wznowiona w 1935 roku, ale w ciągu tych kilku lat nie można nadrobić tego braku, kiedy przez 16 lat była 100-tysięczna armia i nikt nie szkolił rezerwistów, ponieważ rezerwistów nie było. I jeżeli ci ludzie się nadawali do wojska, to jeszcze trzeba ich było przeszkolić. I tak naprawdę przeszkoleni to były tylko te jednostki, te 60 parę dywizji. Francuzi w tym samym czasie wystawili 104 dywizje. Niemcy nie mogły toczyć samodzielnie wojny z Francją. 1-1. Mogły taką wojnę toczyć tylko z Polską, ponieważ nad Polską miały przewagę. Miały przewagę nie dlatego, że Polacy się nie przygotowywali do obrony. Żaden inny kraj europejski nie włożył w tyle pieniędzy w wojsko, ile włożyła Polska. Nie zrobił tyle w tworzeniu armii, ile zrobiła Polska. Wszystkie kraje coś tam robiły, mniej, więcej. Niemcy robiły całkiem sporo, ale nie były to szczyty możliwości. I co to znaczy, że po jednej stronie jest 6,5 miliona żołnierzy, po drugiej stronie jest wprawdzie 4 miliony żołnierzy, ale mniej więcej 1/3 z nich nie bardzo umie walczyć, nie bardzo ma broń, nie bardzo ma artylerię. Jaka szansa była dla Niemiec? Najpierw odpowiadamy na pytanie, jaka szansa była dla Niemiec? Hitler odpowiedział: musimy Francuzom, Brytyjczykom, ale także Włochom, musimy ich przekonać, że my jesteśmy ich przyjacielami, że my ich nigdy nie napadniemy, że my im nic nigdy nie zrobimy,
Musimy ich przekonać, żeby po prostu nie poparli Polskę, no bo przecież my chcemy tylko niemieckiego Gdańska. No my więcej nie chcemy. To po co taka wojna? I uwierzył sam sobie, że taką, że ta pokojowa ofensywa jego przyniesie jakieś skutki. Ale wsparł od pierwszych dni sierpnia 1939 roku. Trwały rozmowy niemiecko-sowieckie. Niemcy szli na wszystkie warunki. Na wszystko się zgadzali. I tylko, że te rozmowy były tajne. I Hitler napisał list do Stalina, taki błagalny list do Stalina. Ogłośmy traktat, który zostaje między nami zawarty. Stalin zobaczył jakąś szansę. Zresztą z tej szansy bardzo szybko korzystał. Na przykład Sowieci mieli ochotę na niektóre rejony państwa Mandżukuo, które było właściwie kolonią japońską. I w momencie, kiedy 23 sierpnia ogłoszono zawarcie paktu o nieagresji między Związkiem Sowieckim a Niemcami, to co zrobili Sowieci? My o tym, historia nasza o tym w ogóle nie pisze, albo prawie w ogóle nie pisze, a w ogóle nie ma. Zapomniane to jest. 23 jest podpisany pakt, 24 wojska sowieckie dowodzone przez późniejszego marszałka Żukowa wkraczają do Mandżurii, gdzie się Japończycy niczego nie spodziewają, zagarniają im nie za wielki może, ale strategicznie ważny obszar, strategicznie ważne terytorium. Japończycy nie są w stanie tego obronić, ponieważ nie wpadło im do głowy, że Rosjanie ich napadną. Bo jak Rosjanie ich napadną, to oni mają sojuszników w Niemczech, mają sojuszników we Włoszech, mają sojuszników w licznych innych krajach. Sami są bardzo silni i zdecydowani, więc są przekonani, że nikt na tereny japońskie nie napadnie. Na wiosnę 1939 roku został podpisany pakt stalowy wymierzony w komunistów. I ten pakt stalowy wymierzony w komunistów obejmuje trzy kraje: Niemcy, Włochy, Japonię. I teraz Japonia ma sojusznika w Niemczech przeciwko Rosji. I kiedy nagle ten sojusznik niemiecki przeciwko Rosji zawiera układ ze Związkiem Radzieckim, to następnego dnia Stalin daje rozkaz Żukowowi: ruszaj. I on rzuca. W ciągu mniej więcej tygodnia ten teren, który Rosjanie chcieli zagarnąć, został obsadzony i Sowieci trzymali go nieprzerwanie aż do końca II wojny światowej. Tutaj Niemcy pokazują, że oni są na wszystko gotowi. Proszę bardzo, dajemy Japończykom, ale jakby Brytyjczycy chcieli, jakby Francuzi chcieli. Następnego dnia po ogłoszeniu paktu Ribbentrop-Mołotow i po tym incydencie z Hauhin-Go, czyli wkroczeniu Sowietów do Mandżuku, następnego dnia Hitler zwołuje naradę wyższych dowódców
i podaje decyzję. Rozpoczynamy wojnę z Polską. Rozpoczynamy wojnę z Polską, no bo mamy poparcie rosyjskie, a poparcie rosyjskie będzie na pewno wystarczające, żeby Francuzi, a także Brytyjczycy nie przystąpili do wojny. I żeby jakoś z nimi się ułożyć stosunki. Mówi, że nie wie, którego dnia da rozkaz, żeby już uderzyć, prawdopodobnie w najbliższą sobotę. To, co mówi 24, czyli w czwartek, czyli dwa dni do przodu, nie jest jeszcze pewien, czy akurat tego dnia, ale każe przygotować wszystko do tego, żeby wojska, nie cała armia niemiecka, ale wybrane najlepsze jednostki niemieckie, całość wojsk pancerno-motorowych, to jest 15 dywizji, do tego jeszcze w sumie 30 parę dywizji ma któregoś dnia bliskiego, ma po prostu wtargnąć do Polski i zdusić Polską. Polacy przerażeni ogłoszą mobilizację, zdusić tę mobilizację, rozbić te wojska, no i ewentualnie powiedzieć, to bierzemy to, co nasze, a aby Anglicy, wy Francuzi się nie przejmujcie. To jest jego przekonanie w tych dniach, 24, 25, 24 on jest w Berchtesgaden, ale 24, znaczy w górach koło Salzburga austriackiego, ale wtedy już w Rzeszy, w Bawarii, na granicy Bawarii. Otóż z tego swojego, z tej swojej posiadłości wobec Salzburg przyjeżdża do 24 sierpnia przyjeżdża do Berlina i ogłasza, że uderzenie na Polskę nastąpi w sobotę 26 sierpnia. Jednej rzeczy nie wie. Nie wie tego, że przed Niemcami, poczynając od wiosny, nie poczynając od jesieni, a poczynając od wiosny, poczynając od marca, oddziały polskie z garnizonów na wschodzie Rzeczypospolitej przechodzą na granicę niemiecką. Najpierw przechodzą wojska, które idą na pogranicze Pomorza i Wielkopolski, potem idą w granicach Mławy, potem idą w granicach Bydgoszczy. Te wojska są przesuwane, począwszy od marca. Niemcy przystępują do sporządzania plan wojny z Polską. Sztab niemiecki przystępuje w kwietniu. Przystępuje w kwietniu, kiedy Polacy już nie to, że tylko przygotowali plany, ale także już przesuwają wojska, ponieważ są przekonani, że prędzej czy później, ale raczej prędzej, Niemcy będą chciały na Polskę napaść. Co więcej, w marcu, w kwietniu dochodzi do porozumienia, bezpośredniego porozumienia między Polską a Wielką Brytanią. Polityką zagraniczną Wielkiej Brytanii właściwie kierują dwie osoby. Premier Chamberlain i sekretarz stanu, to znaczy minister spraw zagranicznych Halifax. Obaj są zdecydowani
absolutnie pomóc Polsce. Obaj są zdecydowani. Nie chcą wojny, ale obaj są zdecydowani do dołączenia do wojny. Chamberlain został premierem bardzo późno, bo w 1937 roku i od jesieni 1937 roku stopniowo i powoli odbudowuje armię brytyjską od jesieni 1937 roku, która do tej pory z roku na rok stawała się coraz mniejsza. Jeszcze w połowie lat 20. w Wielkiej Brytanii przyjęli taką zasadę, że należy budżet na cele obronne w każdym następnym roku musi być niższy niż w roku bieżącym. Nie tylko nie ma zgody na to, żeby na obronę wydać więcej pieniędzy, ale po prostu co roku na tą obronę idzie mniej pieniędzy. W związku z czym w 1937 roku Brytyjczycy nie mają piechoty, nie mają wojsk lądowych. Znaczy mają wojska kolonialne, które udają wojska lądowe. Mają wojska takie powoływane na ćwiczenia tam raz na rok, rezerwistów jakiś czy coś. Natomiast formalnych jednostek wojska nie mają. I dopiero zaczyna to się od przełomu 37 na 38. To też w Polsce się nie chce zauważyć. Jeszcze nie tylko w Polsce. Jeszcze w końcu 1937 roku zapada decyzja budowy bardzo silnego lotnictwa i pierwszy dywizjon tych nowych wojsk powstaje na początku 1938 roku. I teraz, jeżeli pierwszy dywizjon trzeba przede wszystkim przygotować przemysł, żeby mógł tego modelu samoloty budować. To dotychczasowy przemysł nie wystarcza. Trzeba go w jakiś sposób mocno zmodernizować. I jeżeli jest pierwszy dywizjon tych samolotów w styczniu, to rok później, w styczniu 39, jest ich kilkadziesiąt. Wielka Brytania między zimą 37 na 38, a zimą i wiosną jeszcze 39 rozbudowuje gwałtownie lotnictwo, między innymi dlatego, że ma ogromny przemysł lotniczy, który zresztą głównie produkuje cywilne samoloty, ale także wojskowe na eksport. I one przestawione na to powodują, że jeżeli Wielka Brytania jeszcze w okresie kryzysu czeskiego nie ma lotnictwa, nie ma wystarczającej ilości lotnictwa, to na wiosnę następnego roku ma już wystarczającą ilość lotnictwa. A gdzieś w połowie, na początku jesieni tego roku, to sytuacja wygląda w ten sposób, że Niemcy produkują w ciągu tygodnia 20 samolotów bojowych, a Brytyjczycy 40. A na początku roku 40 Niemcy to samo, a Brytyjczycy 60. Rozpisują się rozmaici historycy czy pseudohistorycy, jakie to wspaniałe zwycięstwo odniósł Churchill w bitwie o Wielką Brytanię. W bitwie Wielkiej Brytanii zadecydowało przede wszystkim to, że Brytyjczycy dawali 60, a Niemcy tylko 20 samolotów i oczywiście ta różnica musiała być. Natomiast udział Churchilla, o czym sam pisze, udział Churchilla
w realizacji tego planu Chamberlaina polegał po prostu na tym, że jak już został premierem, to został zaproszony i siedział w pokoju operacyjnym, gdzie z wszystkich stron przychodziły radiodepesze i tak dalej. Trwa bitwa o Wielką Brytanię. 1/3 samolotów brytyjskich nie wzięła udziału w bitwie o Wielką Brytanię. Po prostu tyle już mieli samolotów. Nie mieli tyle innego wojska, to już jest inna sprawa. W tej całej sytuacji dochodzi, choć nie jest to takie proste, ale dochodzi do porozumienia polsko-brytyjskiego i w istocie inicjatorem tego porozumienia jest premier Chamberlain. Chamberlain zwraca się do Warszawy w sytuacji, kiedy na wiosnę zaostrzyły się stosunki polsko-niemieckie bardzo, kiedy Niemcy dokonali siłowego zajęcia Kłajpedy, która była w granicach Litwy, kiedy Niemcy zaczęli przyspieszać budowę własnej armii w takim już napoju przedwojennym, w tej napoju przedwojennej atmosferze. Chamberlain zwraca się do Polski. Jeśli was Niemcy napadną, czy ktokolwiek inny, to my wam chcemy dać gwarancję. Polacy się na to godzą. Parę dni później przyjeżdża Beg do Londynu, podpisuje wstępne porozumienie polsko-brytyjskie. Pakt obronny polsko-brytyjski ma zostać przygotowany bardzo starannie, bardzo szczegółowo i tak dalej. Rozpoczynają się prace nad tym paktem. One idą dość powoli, ale idą między innymi dlatego powoli, że ten pakt tymczasowy jest paktem wystarczającym. Po prostu w tym pakcie tymczasowym Wielka Brytania w wypadku, jeżeli Niemcy napadną na Polskę, zobowiązana jest do udzielenia nam pomocy. Wróćmy do Hitlera. I w tej sytuacji, kiedy Hitler nie bardzo rozumie politykę brytyjską, kiedy rzeczywiście może być trudno zrozumieć politykę francuską, bo ona się kręci i obija, że tak powiem, o każdy kant, to w tej sytuacji jeszcze na wiosnę 1939 roku Hitler przyjmuje zuchwały plan, no bardzo zuchwały plan. Niemcy oczywiście nie są pierwszą potęgą na świecie. Według niego są, można je porównywać z Francją albo ze Związkiem Radzieckim, a Wielka Brytania to ma przede wszystkim flotę, która Niemcom wiele zaszkodzić nie może. Hitler zaczyna przygotowywać tą wojnę i mamy takie historie. Organizuje się dywizja niemiecka, przewożona jest do strefy nadgranicznej, buduje okopy. W znacznej mierze te okopy do końca wojny na nic się nie zdały. Były to okopy, więc linie, taki pas okopów na wschód od Odry, między Berlinem a Poznaniem. Rosjanie w 1945 roku przeszli to bez walk. A wcześniej też nikt tego nie atakował. I w każdym razie te dywizje kolejne dokończają formowania przy budowie, natomiast Polacy przyjmują inną zasadę i powołują coraz to nowe grupy, które będą przygotowywane do zupełnie konkretnych zadań. Przed jakimi problemami stoi Polska?
Głównym problemem Polski jest Francja, ponieważ ale także Wielka Brytania, tylko Wielka Brytania jakby w mniejszym stopniu, a szkoda, o czym za chwilę. Francja nie chce wojny, chce jakiegoś rozwiązania, gdzie zagraża siłą raz tak, raz inaczej, przeciw Włochom, z Włochami, przeciw Niemcom ostro, przeciw Niemcom delikatnie. Tego rodzaju stanowisko jest polityków francuskich. Pod wpływem, ponieważ dochodzi do bliskiego bardzo porozumienia francusko-brytyjskiego, pod wpływem brytyjskim politycy francuscy, prawie wszyscy, ci główni, zaczynając od premiera Daladier, wprawdzie omijając ministra sprawiedliwości Bonnet, bo on wyrażał, on miał inną koncepcję, politycy francuscy zaczynają rozumieć, że przede wszystkim nie można dopuścić do wojny, bo jak się dopuści do wojny w 1939 roku, to ta wojna się może rozmaicie potoczyć. Ale jak pokój zostanie utrzymany do następnego roku, do 1940, to wtedy siły zbrojne brytyjskie i siły zbrojne francuskie będą tak potężne, że Niemcy nie będą mogły ruszyć. Hitler też z tego sobie w jakiś sposób zdaje sprawę. I teraz Hitler, który początkowo myślał, że rozpocznie II wojnę światową w 1943 roku, obserwując działania i francuskie, i brytyjskie. Francuzi są coraz bardziej stanowczy i ostrzy, a Brytyjczycy są spokojni i stanowczy. I te stanowcze też nie. Żadnych ustępstwa Niemcom. I wytwarza sobie tego rodzaju koncepcję, że jak się by pozyskało Francję i Wielką Brytanię, to się zrobi się porządek z Polską. A jak się zrobi porządek z Polską, to już stosunek sił się zmieni w sposób istotny. Proszę pamiętać, że Polska ma czwartą czy piątą wielkość sił zbrojnych. Najliczniejsze siły zbrojne ma Związek Radziecki. Na drugą pozycję powoli wychodzą Francuzi. Na trzeciej pozycji są Niemcy. Na czwartej pozycji są Brytyjczycy, tylko dlatego, że Brytyjczycy przede wszystkim postawili na i bardzo powoli rozbudowują siły lądowe, uważając, że w razie wojny z Niemcami francuskie siły lądowe wystarczą, oni im dadzą jakąś pomoc. W tej sytuacji, jeśli tą czwartą czy piątą potęgę militarną europejską się pokona, no to oni pójdą po rozum do głowy, że też mogą przegrać. A my im potem dopiero dołożymy. Tak samo jak my potem dołożymy Sowietom. No to Hitler od początku wiedział, że ma dołożyć Sowietom, ale przedtem trzeba zniszczyć Francję. Przedtem trzeba zniszczyć Anglię. My ciągle o jednym zapominamy. W polityce także liczy się intelekt. Nie tylko silna wola, stanowczość, nie tylko jakaś umiejętność, że tak powiem, rządzenia czy coś. Nie, potrzebny jest jeszcze, to zresztą widzimy chociażby na polskich rządach i nie tylko dzisiaj.
że czego im brakuje? Brakuje im intelektu. Brakuje im przygotowania intelektualnego. Owszem, oni idą do szkół, w tych szkołach oni myślą, że ich tam uczą geopolityki, co jest bzdurą, nieprawdą, da ich jakieś tam historie opowiadają. Nie, na ogół mało ich interesuje zdobywanie wyższego wykształcenia, raczej tylko ze względów prestiżowych. To są tacy współcześni politycy, podobni, choć lepsi, byli w latach 30., jeżeli chodzi o niektóre kraje. W Polsce akurat ten problem wystąpił w mniejszym stopniu. Otóż Hitler jest człowiekiem, który nawet nie skończył szkoły średniej, który pracował jako robotnik, który oczywiście był bardzo silną indywidualnością. I ta jego bardzo silna indywidualność działała na masy. Tylko, że zamknięty z nim kolega pisał mu książkę Mein Kampf, bo on nie bardzo potrafił formułować zdania. Są rozmaite anegdoty przecież o Hitlerze w czasach jego świetności. Także opowiadano dowcipy. I śmiano się, że jak Hitler staje przed jakimś ważnym problemem, to bierze kawałek, szklankę mleka czy czegoś tam, chodzi po pokoju i mówi, muszę wymyśleć. Po czym się pyta kogoś, co ma wymyśleć. I to jest przesadna charakterystyka. Ale taka charakterystyka krążyła po samej wierchuszce. Jeżeli Göring był człowiekiem wykształconym, inteligentnym i tak dalej, i to był chyba najwybitniejszy polityk obozu hitlerowskiego, to po prostu Hitler do tego wszystkiego nie bardzo dorastał. Wrogiem był każdy, wrogiem był zatwardziały konserwatysta, wrogiem był lewicowy historyk, jeszcze lewicowy polityk z NSDAP, który jeszcze w dodatku był homoseksualistą, to takie oczy na utłuc, noc długich noży, prawda? Całej części dużej, dobrej, inteligentnej kadry się po prostu z Niemcy sami pozbyli. To nie było. To nie było przecież tak prosto. I w tej całej sytuacji dochodzi do piątku 25 sierpnia. I wtedy Hitler ogłasza, że następnego dnia rusza wojsko, wyznacza ostatnią pokojową na godzinę 8 wieczór, wyznacza ostatnią pokojową odprawę i zaczyna przygotowywać bezpieczeństwo zewnętrzne Rzeszy. Jeszcze w nocy minister spraw zagranicznych niemiecki dzwoni do swojego włoskiego odpowiednika, hrabiego Ciano, i mu tam coś tłumaczy, że Niemcy nie chcą wojny, ale muszą. Ciano, który był rzeczywiście inteligentnym człowiekiem, Ciano po tej rozmowie przygotowuje całą listę żądań, które mogą Włochy postawić Niemcom. Jak Niemcy te żądania, to z reguły chodzi o rozmaite dostawy, jeśli te dostawy cywilne, dostawy wojskowe, jeżeli te dostawy będą bardzo duże, no to Niemcy wprawdzie tego nie dadzą, ale nie będą mieli do nas pretensji, bo oni nie są w stanie wszystkiego dostarczyć, że my ich nie popieramy.
I taki elaborat przygotowany jeszcze nad ranem przygotowuje i daje rankiem Mussoliniemu i Mussolini się z nim godzi. Nie będziemy wyciągali dla Niemców kasztan z ognia. I, ale trzeba to w jakiś bardzo delikatny sposób powiedzieć. W Berlinie tego jeszcze nie wiedzą. W Berlinie widzą konieczność porozumienia się z Francją, porozumienia się z Anglią. I o godzinie 13:30 ambasador francuski Coulondre zostaje doprowadzony do Hitlera, zgłasza się do Hitlera i Hitler mu opowiada cuda nie z tej ziemi, jak oni chcą dobrych stosunków z Francją, jak oni nie mają nic, że Francja rozwija imperium kolonialne, jak oni nie mają żadnych roszczeń granicznych. Wszystko to jest doskonałe. A Francuz mu na to odpowiada, ale proszę pana, a co z Polską? Zapomnijmy, ale my mamy układ z Polską. Wie pan, układ taki, układ inny. I nie przekonał Coulondra. Coulondre wraca do ambasady, powiada na swoje ministerstwo i ma nadejść ambasador brytyjski Henderson. Za czym nadszedł jeszcze wcześniej rano brytyjski minister spraw zagranicznych Halifax. Rozpoczyna gwałtownie przygotowywać traktat polsko-brytyjski. Porozumiewa się z polskim ambasadorem Raczyńskim, żeby się Raczyński porozumiał z Beckiem i ustalają tekst tego porozumienia telefonicznie. Beck z Warszawy, Raczyński i Halifax z Londynu. I godzinę przed przybyciem ambasadora brytyjskiego do Hitlera traktat polsko-brytyjski zostaje podpisany. Jest obowiązkowym dokumentem i nastąpiło to wszystko nie z inicjatywy Polaków, tylko z inicjatywy Brytyjczyków. Halifax nie ukrywa, że mieli pewne kłopoty z niektórymi ministrami, ale Chamberlain je przełamał. I od tego dnia Polska i Wielka Brytania związana jest traktatem, który dopiero Churchill złamał w 1945 roku. Do tego czasu ten traktat obowiązywał. I Brytyjczycy nigdy nie wystąpili z propozycją, żeby go zmienić. Natomiast potem uznali, że czegoś takiego nie ma. Otóż wkrótce i co więcej, Halifax zarządza, że radiostacje brytyjskie, nie było telewizji, radiostacje brytyjskie w godzinę po podpisaniu wszystkie radiostacje ogłaszają, że dochodzi do paktu sojuszniczego Polski, zagrożonej Polski z Wielką Brytanią. Jak Hitler się o tym dowiaduje, I pojawia mu się w drzwiach ambasador brytyjski, to niemalże zaczyna krzyczeć na niego. Co byście zrobili? My przecież takie mamy dobre intencje i tak dalej. Ja przygotuję samolot, niech pan tym samolotem leci do Londynu, niech pan wytłumaczy tym ludziom w Londynie, co oni robią, żeby
my jesteśmy wielkimi przyjaciółami waszymi. Henderson nie skorzystał z tego wyjazdu jeszcze tego dnia, poleciał następnego dnia rano. Natomiast właściwie Wampi nie ma nic już do roboty. Nic więcej niż sojusz nie możemy w ciągu jednego dnia osiągnąć. Po tej rozmowie pojawia się wysłannik Włoch i mówi, że właśnie już odpowiedź włoska nadeszła, ale gdzieś zaginęła, nie wiemy, gdzie jest ta odpowiedź Mussoliniego. I jak będzie ta odpowiedź Mussoliniego, no to oczywiście zaraz ją doręczymy, ale na razie nie wiemy, co się z nim stało. I rzeczywiście po pewnym czasie doręczają. I Mussolini pisze, nie jesteśmy przygotowani do wojny, nie jesteśmy w stanie poprzeć. Potrzeba nam, i tutaj ogromny spis, co nam potrzeba, wszystko i tak dalej. Hitler czyta i mówi, no tak, to są Włosi. To chcą to samo zrobić, co w 1914 roku, kiedy byli naszymi sojusznikami, a potem poszli z aliantami. To są Włosi. Przychodzi też wiadomość z Tokio. Proszę pamiętać, działa pakt stalowy, Włochy, Niemcy, Japonia. Rząd w związku z zachowaniami sowieckimi i w związku z zachowaniami niemieckimi nie widzi możliwości dalszej współpracy i podaje się do dymisji. I zostajemy, i na to miejsce zostaje powołana tam w ciągu paru następnych dni, zostaje powołany następny rząd, który już nie uznaje paktu, tego paktu stalowego, prawda, tych trzech mocarstw. To się rozpadło. Hitler siedzi coraz bardziej ponury, nie wiadomo co myśli. Cały czas jest koło niego dwóch ludzi, tłumacz Schmidt, który tłumaczy i rozmowy, i te nadchodzące pisma i tak dalej, i łącznik z armią, podpułkownik Forman, późniejszy generał, dowodził zresztą w 1944 roku tą armią niemiecką, która pierwsza zaczęła dławić powstanie warszawskie. To tak na marginesie. Otóż ówczesny podpułkownik Forman, który w dodatku jeszcze urodził się na ziemiach, które przed pierwszym rozbiorem były polskie, i niektórzy przodkowie Formana pełnili jakieś takie szlacheckie funkcje, nie za wysokie, ale oczywiście funkcje Rzeczypospolitej. No, Forman oczywiście ma już inne poglądy. Wszystko dokładnie zapisuje, bardzo skrupulatny. I podstawowa rzecz, którą widzą. Hitler przestał cokolwiek mówić, przestał się ruszać, patrzy w jeden punkt martwo i nie wie, co zrobić. Dochodzi do godziny 8. Jedyny taki jedną czynność, którą Hitler wykonuje, to jest czynność taka, proszę przybyć wcześniej, nie o 8, ja trochę wcześniej. My dokładnie nie wiemy, kiedy przybył, czy 20 po 7, czy za 10, 8. W każdym razie rzeczywiście ci dowódcy, główni dowódcy niemieccy pojawili się u Hitlera. I mówią Hitlerowi, panie kanclerzu, Polacy wcześniej rozpoczęli niż my, o dwa dni przed nami, rozpoczęli alarmową mobilizację, zmobilizowali wszystkie wojska, które są przeznaczone do strefy nadgranicznej.
Nie, te wojska są w pełnym pogotowiu, nie ruszają się, nie ujawniają, jaką pozycję mają zająć, ale w ciągu kilku godzin każdy z tych oddziałów jest w stanie zająć wyznaczoną w planie pozycję. My dopiero zakończymy mobilizację. My mamy na razie za mało wojska. I teraz nie możemy wykonać tego uderzenia, ponieważ grozi, że poniesiemy klęskę. I co robi wtedy Hitler? Ten wtedy chwyta dowódca wojsk lądowych za ramiona, całuje i dziękuję, ponieważ pozwolił mu wyjść z niesłychanie trudnej sytuacji. Jest bardzo silny, trudny proces, żeby w ciągu iluś godzin wojna miała ruszyć o 4 z groszami. W ciągu tych kilku godzin trzeba zatrzymać wszystkie jednostki. Brauchitsch był na tyle rozsądny, że wcześniej przygotował możliwości bezpośredniej łączności do poszczególnych jednostek, żeby je po prostu zatrzymać. Miał nadzieję, że Hitler odwoła uderzenie i ta nadzieja się spełniła. Hitler jest rozluźniony, zaczyna coś tam nucić i zwraca się do swojego tłumacza Schmidta, żeby napisał list do Mussoliniego. I w tym liście pisze: ależ pan Duce, my nie chcemy przecież nic takiego zrobić, ale my wam pomożemy, wszystko co wam potrzebne, to my wam przekażemy. Parę godzin powiedział, zachowałem się tak jak w roku 14. A po paru godzinach powiedział: damy wam wszystko, co chcecie, prawda, no, tylko nas nie opuszczajcie. Tak się zaczyna historia. I teraz co się dalej dzieje? Bardzo, bardzo krótko. Hitler przesuwa uderzenie na 1 września. Hitler przesuwa uderzenie. Wojska się spokojnie szykują. Zachowują się Niemcy w miarę grzecznie w stosunku do Francuzów i Brytyjczyków, natomiast bardzo tak opryskliwie w stosunku do polskiego ambasadora. W ogóle nie chcą z nim rozmawiać. Hitler nie zrezygnował z wojny. I nie może jej nawet przesuwać dalej, ponieważ wszyscy w Europie, ci, którzy powinni to wiedzieć, oczywiście wszyscy w Europie wiedzą, że w tej części Europy na jesieni zaczynają się słoty. I te słoty na przykład w Czechach, to one występują dopiero w listopadzie, ale w Polsce to już ta Polska staje się krajem pełnym błota w październiku. A burze powinny się zacząć jeszcze na początku września. A więc to jest taka sytuacja, w której właściwie żadne mocarstwo nie może ruszyć do wojny. No i Hitler liczy, że w ciągu od 4 do 6 dni przed słotami, przed burzami i tak dalej, jest do 17 czy 16 września była od kwietnia, była słoneczna pogoda, to był wyjątkowy rok. Ja pamiętam doskonale ten rok słoneczny, taki sam jak mniej więcej mamy dzisiaj. Tylko powiedziałbym bardziej, że tak powiem, równomierny. Nie było szybkich skoków temperatury, tylko ta temperatura była za każdym razem bardzo taka przyjazna ludziom. Albo chwilami mocno gorąca, ale przyjazna ludziom. I
I Hitler jest przekonany, że w ciągu kilku dni po prostu rozbije Polskę, nie uderzy nawet daleko na wschód. Wyznaczyli sobie jako ostateczną linię środkową Wisłę, Narew, San, ale niekoniecznie muszą tutaj dotrzeć. Zakładają, że po prostu rozbiją, ponieważ mają ogromną przewagę w broniach szybkich. To są także bronie pancerne i to znaczy, miało to swoje znaczenie, że to są bronie pancerne. My zadawali na pewno więcej strat i tak dalej, ale jak za chwilę powiem, wytłumaczę, znacznie ważniejsze od siły pancerza czołgów, od kalibru karabinu maszynowego czy działka wstawionego do czołgu, od tego ważniejsze były silniki samochodowe, z czego sobie zresztą początkowo i Niemcy, i Polacy nie zdawali sprawy. W tym ostatnim tygodniu pokoju formują 60 parę dywizji, które są pełnowartościowe. 1/4 tych dywizji to są dywizje pancerne i zmotoryzowane, a pozostałe 3/4 mniej więcej idą na piechotę. I kilkanaście, 11 czy 12 dywizji rezerwowych już o słabej artylerii, o gorszym wykształceniu i tak dalej. Natomiast pozostaje w niemieckiej armii jeszcze grupa ponad 20 dywizji, które najpierw należy przećwiczyć, ponieważ mamy do czynienia z ludźmi, którzy nie byli żołnierzami i mają w ciągu 2-3 tygodni zostać wyszkoleni na żołnierzy. Kampania polska się skończyła, a tamte wojska w ogóle nie weszły do użytku. I teraz, co się dzieje? Ostatni tydzień pokoju jest wypełniony rozmaitymi manewrami dyplomatycznymi. Włosi starają się w jakiś sposób wykręcić z całej sprawy. Natomiast Francuzi i Brytyjczycy stają się nagle bardzo stanowczy. I teraz politycy francuscy, którzy są w tym ostatnim tygodniu pokoju, są bardzo stanowczy. Ich celem jest takie zagrożenie Niemcom, żeby Niemcy nie rozpoczęli wojny. Rząd francuski, rząd brytyjski są przekonane, że jak Niemcy cokolwiek ruszą, to my wtedy wejdziemy. Ale przecież nie są tacy głupi, żeby ruszyć. I prawdopodobnie rozejdzie się to wszystko po kątach. I tak to chodzi do 1 września. Przed 1 września pojedynek polsko-niemiecki, pojedynek między aliantami a Polakami, z jednej strony aliantami i Polakami, a Niemcami, ten stosunek poprawił zdecydowanie sytuację polską. Jeżeli na wiosnę 1939 roku mieliśmy bardzo złą opinię w Paryżu, rządzili jacyś tam ludzie, mieliśmy złą opinię w Paryżu. Nie najlepszą opinię Wielkiej Brytanii. To jest początek 1939 roku. I mniej więcej od marca do września Polska uzyskuje poparcie tych wszystkich krajów, które mówią, jeżeli napadną, to ruszymy. I które zresztą tłumaczą Niemcom, że jak napadniecie,
to na was uderzymy. Jak? Czym to się może skończyć? Koalicja ma 6,5 miliona ludzi. Koalicja ma ponad 150 dywizji. Niemcy mają wprawdzie 108, tylko że 20 z nich się w ogóle nie nadaje do walki. Dalsze 30 bardzo słabo się nadają do walki, a takich prawdziwie, co się nadają, to jest 63 w Polsce. Tutaj nie ma żadnej możliwości, żeby Niemcy wygrały. I wiedzą to w Warszawie, wiedzą to w Paryżu, wiedzą to w Londynie, wiedzą to w Rzymie i patrzą, jak się Niemcy z tego wydostaną. I czy się z tego wydostaną. Może na dzisiaj skończmy tą historię. Doszliśmy do 1 września, kiedy układ sił i decyzje przywódców, którzy się nie wahają, w tym wypadku ci polityczni przywódcy się nie wahają. Układ sił i decyzja determinacji antyniemieckiej jest czymś silnym, stanowczym. Niemcy napadną na Polskę. Owszem, zadadzą nam duże straty. Za czym się rozwiną te działania na zachodzie, upłynie kilka dni. No ale przecież stosunek sił jest taki, że do października wojna zostanie zakończona. Nie jest to wojna światowa. Proszę pomyśleć, nie jest to. To jest to wojna może obejmująca w znacznej mierze obszary globalne, ale nie jest to wojna światowa, która ma latami trwać. Jest to wojna krótkotrwała. Niemcy są w stanie bronić się mniej więcej przez 2 miesiące, nie mówiąc o tym, że po tych 2 miesiącach nie tylko będzie im brakowało żołnierzy, ale będzie im brakowało benzyny, amunicji i tak dalej. I to jest klęska. Hitler w to nie wierzy. Hitler mówi, wygramy, bo oni nie ruszą. I przejdźmy do następnego tygodnia.